Dzień dobry, drodzy bracia i siostry. Niech każdy nowy świt będzie obdarzony łaską Bożą Jezusa Chrystusa i Jego nieskończoną dobrocią, prowadząc wasze kroki i oświetlając wasze drogi Jego wiecznym światłem. Niech Boże błogosławieństwa towarzyszą wam nie tylko o poranku, ale przez cały dzień, wypełniając każdą chwilę Jego nieskończoną miłością i opatrznością. Niedawno, w przesłaniu skierowanym do katolików na całym świecie, papież Franciszek podzielił się pilnymi objawieniami dotyczącymi groźby, która zagraża świętości Kościoła. Z wielką powagą papież ostrzegł wiernych przed obecnością niebezpiecznej osoby, której złowrogie zamiary stanowią poważne zagrożenie dla samej istoty wiary. Przesłanie, przekazane za pośrednictwem Watykanu, podkreśla pilność sytuacji, zaznaczając potencjalne zagrożenie powszechnym zniszczeniem, jeśli ta złowroga postać się urzeczywistni. Katolicy są wezwani do przyjęcia tego ostrzeżenia z najwyższą powagą, uznając konieczność przygotowania się, nawet w świętości swoich własnych domów. Aby zapewnić, że jak najwięcej osób zobaczy ten film, prosimy, aby poświęcić chwilę na udostępnienie go i subskrybowanie tego kanału. Niech to przesłanie poruszy wasze serca i przybliży do nawrócenia dusz i grzeszników. Jeśli w to wierzycie, prosimy, napiszcie Amen. Tesaloniczan 5, 16, 18. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie i dziękujcie za wszystko. Taka jest bowiem wola Boża względem was w Chrystusie Jezusie. Zanim przejdziemy do głównej części tego filmu, złączmy się w modlitwie. Święty Józefie, wesprzyj mnie swoim potężnym stawiennictwem i wyproś u swego boskiego Syna wszelkie błogosławieństwa duchowe przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, abyśmy doświadczając ich tu na ziemi, mogli ofiarować nasze łaski i hołdy najukochańszemu Ojcu. Wszechmogący i wieczny Panie, w Twoim nieskończonym miłosierdziu i łasce pokornie przychodzę przed Ciebie w modlitwie. Ty jesteś źródłem wszelkiej dobroci i dawcą wszelkich błogosławieństw. Proszę Cię, udziel nam siły, aby stawić czoła życiowym wyzwaniom z odwagą i wytrwałością. Prowadź moje kroki, Panie, ścieżką prawości, abym mógł chodzić Twoimi drogami i żyć zgodnie z Twoją wolą. Napełnij moje serce Twoją miłością i współczuciem, abym mógł okazywać dobroć i miłosierdzie wszystkim Twoim dzieciom. Panie, w swojej nieskończonej mądrości obdarz mnie rozeznaniem, abym mógł podejmować decyzje, które podobają się Tobie. Pomóż mi zaufać Twojej opatrzności i całkowicie poddać się Twojemu boskiemu planowi dla mojego życia. Pilność przesłania papieża Franciszka stanowi wzruszające wezwanie do działania, wzywające wierzących do wzmocnienia swojej duchowej obrony i zachowania czujności wobec zagrożeń stojących przed świętymi instytucjami Kościoła. Niedawno papież Franciszek podzielił się niezwykłym i zaskakującym snem, jaki miał ze świętym Józefem, w którym dostrzegł bezpośrednie zagrożenie ze strony niebezpiecznej osoby, która może siać spustoszenie w świętych instytucjach Kościoła. W tym żywym śnie papież stanął przed niepokojącą perspektywą szybkiego zniszczenia kościołów, a nawet czcigodnego Watykanu. A wszystko to w krótkim czasie zaledwie 15 minut. To odkrywcze stwierdzenie w przejmujący sposób przypomina o toczących się duchowych zmaganiach, przed którymi stoją wierni, i zachęca do ciągłej czujności i przygotowania. Zintensyfikowane w obliczu możliwych zagrożeń świętości Kościoła, w uroczystej deklaracji, która odbiła się echem w całej wspólnocie katolickiej, podkreślono, że wszyscy wierni mają obowiązek rzetelnie się przygotować i zachować bezpieczny dystans od osób wykazujących głęboki brak wiary i miłość do Boga. Osoby te są opisywane jako gorliwi czciciele szatana, skrupulatnie przestrzegający wszelkich złowrogich dyrektyw wydanych przez złego ducha. Systematycznie oczyszczają się z wszelkiej boskiej miłości i błogosławieństw udzielanych przez Boga, uparcie odrzucając taką łaskę. Wydano ostrzeżenia, aby zachować czujność, ponieważ osoby te mogą czaić się wśród znajomych i potencjalnie przedostać się do domów w ciągu kilku dni. Zatem we wspólnocie rozbrzmiewa pilne wezwanie o duchowe umocnienie i rozeznanie, wzywające wszystkich katolików do wzmocnienia obrony przed nadchodzącą ciemnością i pozostania niezłomnymi w swoim oddaniu Bogu. Dzień, w którym ci ludzie pojawią się w Twoim życiu, będzie czarnym dniem. W miarę upływu dni mieszkańcy gminy będą coraz bardziej niespokojni, rzucając czujne spojrzenia na sąsiadów i znajomych, zastanawiając się, kto z nich może mieć takie zamiary. Plotki będą krążyć niczym mgła o świcie, malując portrety cienistych postaci czających się w ciemności, czekających na niewinne dusze. Gdy słońce zachodzi za horyzontem, rzucając długie cienie na krajobraz, rodzina Silwów zbierze się na modlitwie, szukając siły i ochrony w obliczu bezpośredniego niebezpieczeństwa. Twój dom zostanie udekorowany krucyfiksami i świętymi relikwiami, które będą służyć jako forteca przed nadchodzącą ciemnością. Należy codziennie o godzinie 7 przygotować Pismo Święte i pomodlić się pod ołtarzem. W takich chwilach proście Świętego Michała, aby nauczył was o nieskończonym miłosierdziu Boga. Nie próbuj wierzyć ani rozumieć wezwań woli Bożej. Stopień urzeczywistnienia się miłosierdzia Bożego w człowieku zna tylko Trójca Święta i obejmuje także Matkę Bożą, Matkę Bożego Miłosierdzia, która oręduje za wszystkimi ludźmi. Nie bójcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Pozostańcie niezachwiani w swojej więzi z Trójcą Świętą, naszą Królową i naszą Matką. Matka Boża kocha was, błogosławi was i chroni. Mateusz 16:18-9. A powiadam ci, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. Tobie dam klucze Królestwa Nieba. Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Jest to znaczący fragment Nowego Testamentu, gdzie Jezus przypisuje Piotrowi szczególną rolę, często interpretowaną w kontekście założenia Kościoła. Według tradycji katolickiej ten fragment Ewangelii Mateusza jest postrzegany jako instytucja papiestwa. Jezus deklaruje w nim, że Piotr jest skałą, na której zbuduje swój Kościół, wskazując na fundamentalną rolę Piotra we wspólnocie wczesnochrześcijańskiej. Obraz bram piekielnych, które nie przemogą Kościoła, symbolizuje ostateczne zwycięstwo Chrystusa nad siłami zła, zapewniając wierzących o trwałej obecności i władzy Kościoła. Co więcej, obietnica Jezusa, że da Piotrowi klucze do Królestwa Niebieskiego, oznacza udzielenie władzy i odpowiedzialności. Ten symboliczny gest sugeruje rolę Piotra jako administratora boskiej władzy, mającego moc rządzenia i prowadzenia z wierną miłością. A teraz zjednoczmy się w modlitwie. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, bądź naszą ochroną przed złem i zasadzkami diabła. Niech go Bóg zgromi, pokornie prosimy. A Ty, Książę Milicji Niebieskiej, mocą Bożą strącasz szatana i wszystkie złe duchy, które krążą po świecie, aby gubiły dusze do piekła. Dziękuję, że obejrzeliście do końca, drodzy bracia i siostry. Bez lęku i z większą niż dotychczas wiarą trwajmy w wierze. Trwajmy w błogosławieństwie i nadal módlmy się, aby Bóg okazał nam swoje łaski i błogosławieństwa. Niech Bóg nas błogosławi i chroni. Amen.